Dzień dobry, witamy serdecznie. Co ich tak wywiało do tego Gdańska i nie mogą przestać nadawać? No jak już jesteśmy w tym niezwykłym miejscu, to dlaczego nagle skończyć? Szczególnie, że dzisiaj będziemy rozmawiali z ludźmi, którzy zawładnęli polskim internetem w najdoskonalszy z możliwych sposobów. To są najlepsi youtuberzy, najlepsi blogerzy, najlepsi nadawcy w Polsce, którzy internet już dawno temu, nie przed jego wynalezieniem, ale kiedy on nie był tak popularny w Polsce i nie był tak dla każdego, fajnie wykorzystywali. Dzisiaj tu na scenie Blog Forum w Gdańsku, gdzie zresztą teraz nas podglądają w legendarnym miejscu, bardzo blisko Stoczni Gdańskiej, bardzo blisko sali BHP, bardzo blisko Europejskiego Centrum Solidarności. Zresztą zobaczcie, nie mieliśmy do tej pory okazji pokazać wam tego miejsca właśnie tak. To jest ta legendarna brama, przez którą przeskakiwał Jarosław Kaczyński i niósł nam Lech Wałęsa i niósł nam wolność. Bardzo, panie prezesie, dziękujemy. Będziemy rozmawiać o Gdańsku, ale tak naprawdę będziemy wpisywać się w nowe trendy. I już za chwilę pojawi się w naszym studiu człowiek, który na co dzień pracuje na Uniwersytecie Stanforda. Nazywa się Michał Kosiński, ma zespół fantastycznych ekspertów, którzy opracowują to, co przetwarza dzisiaj każda gigantyczna technologiczna firma, czy to Google, czy to Facebook. Opowiadają historię, na co uważać, co lajkować, żeby nie dać się wciągnąć w sieć choćby polityczną. Tak było przy ostatnich amerykańskich wyborach. To jest człowiek, którego mogliście przeczytać choćby w wywiadzie w Polityce swego czasu, pokazujący, jak wszystkie możliwe algorytmy istniejące dzisiaj w sieci jesteśmy w stanie wykorzystać pozytywnie i negatywnie. Naszymi gośćmi będą także ludzie, którzy wykorzystują najnowsze technologie do tego, żeby nauczać dzieciaki Snapchata, Instagrama, nie po to, żeby lajkować, żeby robić sobie coraz bardziej nagie zdjęcia, ale po to, żeby dawać temu treść. I bubskie, dziewczyny, które są kobiecym hitem polskiego YouTube'a, też dzisiaj będą tutaj na scenie, też będą dzisiaj w naszym mobilnym studiu na Blog Forum Gdańsk. Mam nadzieję, że to będzie dla was także w sobotę o poranku inspirujące. Zwykle nadajemy tylko od poniedziałku do piątku, ale dzisiaj to jest spotkanie wyjątkowe w wyjątkowym miejscu. Stocznia Gdańska, legendarna brama. I już za chwilę pierwszy nasz gość. Michał Kosiński, Uniwersytet Stanforda. Prosto z Ameryki. Chodź, Michał, dzień dobry. Dzień dobry, Jarku, cześć. Cześć, ukłony. Wszystko już na żywo, więc musimy uważać na słowa, gesty, czyny, na wszystko. Będę się starał. Bo wiem, że jetlag cię męczy trochę, co? Nie przestawiam się w ogóle na czas polski, więc cały czas żyję po amerykańsku. Mamy teraz tutaj 12 w nocy na moim zegarku. Ale dasz radę, tak? Oczy ci się nie zamkną. Jakby no. Co to będę cię budził? Mam nadzieję, bardzo że ja proszę. Nie zanudzę, ale że ty w tej naszej rozmowie dasz widzom kilka podpowiedzi, na co oni, używając dzisiaj każdego możliwego social mediowego narzędzia, nie wiem, do opowiadania historii, do zarabiania, zostawiali te ślady mądrze, żeby potem nie dać się wykorzystać. To jest możliwe w ogóle? No, ślady trzeba zostawiać naturalnie. Mhm. Nie trzeba zostawiać ich mądrze. Jak jesteś mądry, to zostawiasz ślady mądrze. Jak jesteś niemądry, to je zostawiasz niemądrze. Trzeba być sobą w internecie, tylko nie za bardzo sobą. Ale jak to ograniczyć? No? Gdzie jest ten moment, że wiesz, możemy przesadzić? Myślę, że tak jak w stosunkach z innymi ludźmi. Trzeba po prostu być sobą spontanicznie, ale starać się szanować innych, nie być zbyt agresywnym. I trzeba pamiętać o tym, że tak jak w naszych stosunkach międzyludzkich często niektóre rzeczy są zapomniane, czy ludzie nam darują po pewnym czasie. W internecie wszystko zostaje na zawsze, więc proponowałbym być ekstra ostrożnym i ekstra grzecznym. Chociaż dzisiaj internet zbiera o nas tyle wiadomości, potrafi to tak szybko przetworzyć i dotrzeć do nas z takimi komunikatami, że się chyba wielu nie spodziewało, że to tak szybko nastąpi, prawda? To prawda. Myślę, że postęp jest dużo szybszy niż nam się wydaje. Co się stało? To jest to, że jak widzisz Boeinga 747, to jest to oczywiste, że to jest cud techniki i wielka maszyna, która lata, ale różnica między iPhone'em pierwszym a iPhone'em 10 nadal jest to malutkie pudełeczko z wyświetlaczem, ale w środku jest taka sama różnica jak między Boeingiem 747 a konnym wozem. Aż tak. Więc postęp jest niesamowity i cały czas przyspiesza, tylko że to się wszystko odbywa na takiej malutkiej skali, że zwykły człowiek, taki jak ja, czy my tutaj, nie inżynier, nie będzie w stanie docenić tego postępu bardzo często. Pojawiłeś się w polskich mediach zaraz po amerykańskich wyborach, kiedy wszyscy się zastanowili, jak to możliwe, że Trumpowi się udało wiele rzeczy zrobić. Jak to działa? I twoja historia jest na tyle wciągająca, że chciałbym, marzy mi się, żeby w tej naszej rozmowie było kilka takich podpowiedzi, jak nie dać się wciągnąć w polityczną grę internetem?
No, ale może pytanie powinno być, dlaczego się nie dać? Oczywiście, że powinniśmy się dać wciągnąć w polityczną grę. Im więcej ludzi się interesuje polityką, im bardziej jesteśmy w politykę zaangażowani, tym dla demokracji lepiej. Demokracja umiera, jak ludzie się nie chcą angażować albo uważają, że władzę powinien sprawować jeden człowiek czy kilku ludzi. I myślę, że te technologie, które używał Donald Trump, ale także używał te same technologie Hillary Clinton, a w ogóle prekursorem to był Barack Obama, który był pierwszym takim dużego formatu politykiem, który zaczął korzystać z mikrotargetingu. A mikrotargeting to jest takie podejście, w którym w internecie zamiast mówić do całych grup ludzi, tak jak milionów ludzi na przykład naraz, tak to się dzieje w telewizji często, politycy, czy marki, czy firmy mogą rozmawiać z ludźmi jeden na jeden. I ma to swoje wielkie zalety. I myślę, że przede wszystkim ma to swoje wielkie zalety dla nas, odbiorców. Dlatego, że zamiast dostawać te wiadomości, które są produkowane dla wielu ludzi, jesteśmy w stanie usłyszeć coś, dowiedzieć się czegoś, co dla nas osobiście może być interesujące. I szczególnie w polityce jest to ważne, bo powoduje to, że ludzie są bardziej w politykę zaangażowani. A to wciąż jest naturalne? To znaczy, to rozmawia żywy człowiek, czy rozmawia bot, czy kto tak naprawdę jest po tej drugiej stronie? I dostarcza nam te już spreparowane pod naszą miarę newsy. No jest to kombinacja bota, czyli sztucznej inteligencji i człowieka. Oczywiście boty czy sztuczna inteligencja nie jest jeszcze tak mądra, żeby rozmawiać z nami jeden na jeden. Zwykle jest to tak, że sztuczna inteligencja pomaga politykowi, czy marce, czy firmie dostarczyć wiadomości do ludzi, którzy są nimi najbardziej zainteresowani. Czyli na przykład przeciętny polityk będzie miał program, który ma zapewne setki stron i są tam tysiące czy setki różnych propozycji na nowe ustawy, czy nowe prawa, czy nowe rozwiązania. I przeciętny obywatel nie będzie w stanie tych wszystkich propozycji rozważyć, usłyszeć i nie będzie nimi zainteresowany. Ja się nie znam za bardzo na rolnictwie, dlatego jeżeli zacznie ze mną rozmawiać polityk o tym, o reformie rolnictwa, to ja pewnie stracę tym szybko zainteresowanie, bo nie mam na ten temat żadnej wiadomości. I zostawiając takie ślady w sieci, on wie, że nie ma sensu z tobą gadać o rolnictwie, więc będzie robił wszystko, żeby cię nie niepokoić tą wiadomością. Dokładnie. Tak? Dobra. A jak to zadziałało w przypadku Obamy, powiedz? Jesteśmy w stanie określić skalę tego mikrotargetingu w jego przypadku? Trudno określić tą skalę, dlatego że oczywiście politycy nie chwalą się zbytnio takimi rozwiązaniami. I właśnie myślę, że w przypadku Donalda Trumpa on zatrudnił firmę, która była bardzo nowa na rynku. I firma ta nie miała doświadczenia w takich kampaniach wcześniejszego. I z tego powodu oni po prostu pochwalili się tym, co robią. Pochwalili się swoimi metodami, pochwalili się tym, że na przykład zniechęcali wyborców do głosowania na Hillary Clinton. I dzięki temu, można powiedzieć, dowiedzieliśmy się, jak się robi kiełbaskę. A ludzie tego oczywiście, i bardzo dobrze się dowiedzieliśmy, bo trzeba się nad tym zastanawiać, trzeba o tym rozmawiać, bo technologie te mają wiele zalet. Ale z drugiej strony też oczywiście są tutaj różne ryzyka, o których powinniśmy mówić. I pamiętam taką twoją rozmowę w polityce, kiedy sobie pomyślałem, czytając ten fragment, że w sumie trochę jak wynalezienie dynamitu. Jego wynalazca też mówił, słuchajcie, no, zdaję sobie sprawę, że dynamitem na przykład można rozwalać skały, żeby zbudować drogę i ułatwić ludziom życie, ale jednocześnie dynamit może was zabić, więc daję wam to narzędzie, ale czy zrobicie z tego broń, czy zrobicie z tego coś użytecznego, to już wasza sprawa, nie? No, bardzo mnie cieszy takie tutaj porównanie do Alfreda Nobla. No, mam nadzieję, że swoją nagrodę też jakąś ufundujesz w przyszłości. Bardzo chciałbym, ale oczywiście moja rola czy moje zasługi są nieporównywalnie mniejsze. Ja przede wszystkim nie wynalazłem niczego nowego. W 2012 roku zauważyłem, że firmy internetowe, politycy zaczynają właśnie używać ślady cyfrowe, takie jak facebookowe lajki, do tego, żeby optymalizować marketing. I tak powiedziałem wcześniej. Optymalizować marketing, czyli nie wydawać zbędnie pieniędzy. Nie wydawać zbędnie pieniędzy i upewnić się, że wiadomość, którą dostajesz, jest dobrze dostosowana do twoich zainteresowań, hobby, tego, o czym marzysz, tego, czego się obawiasz. I ma to swoje zalety, na przykład pozwala to zaangażować ludzi bardziej w politykę, ale ma też to swoje wady, bo jeżeli jesteś politykiem
nieuczciwym, albo jesteś nieuczciwą firmą i chciałbyś zmanipulować ludzi, no to mając dodatkowe narzędzie, będąc w stanie rozmawiać z ludźmi jeden na jeden, możesz ich nimi manipulować z większą skutecznością. Czyli jeżeli widzisz, że nie wiem, ja chodzę sobie po Facebooku, lajkuję różne teksty, różne profile, to zbiera się na ten mój temat ileś informacji i powstaje mój profil osobisty, tak? Dokładnie i tak. Wtedy i polityk wie, że tak, Kuźniara nie wkurzamy tą sprawą, nie pokazujemy mu blondynek, bo on woli brunetki na przykład. I wtedy on jest tak dopieszczony, że idzie i głosuje na nas. Albo na opozycję, dlatego że stało się to już faktem politycznego życia. Wszyscy politycy używają takich technologii, więc to jest troszeczkę tak jak z telewizją. Ludzie pytają się mnie, czy ten mikrotargeting, czy on pozwala politykom wygrać wybory. Jest to część, jest to jeden z zasobów, które mają politycy, jeżeli chcą się komunikować z wyborcami. Wszyscy politycy to wykorzystują, więc jest to troszeczkę tak jak telewizja. Nie wygrywa się telewizją wyborów, ale jest to składnik, który trzeba w kampanii uwzględnić. Jak bardzo to jest mikro dzisiaj? Czy jeszcze może być bardziej sprofilowane to wszystko w przyszłości, czy nie? Oczywiście. Teraz jest to mikro głównie na poziomie osoby. Czyli rozmowa toczy się z tobą i firma, czy polityk, czy agencja reklamowa będzie starała się zrozumieć, jakie są twoje zainteresowania, jakie są twoje obawy, marzenia. A w przyszłości będzie to jeszcze na poziomie dokładniejszym. Czyli nie tylko ty jako osoba, ale ty jako osoba rano, albo ty jako osoba wieczorem, albo ty jako osoba jadąca teraz na wakacje. Czyli zamiast jednego profilu dla danej osoby, będzie można powiedzieć, będzie można mówić o dziesiątkach, czy być może nawet setkach profili o jednej osoby. Czyli właściwie można mnie podzielić na 24 godziny, albo mniej, no bo odejmijmy sen. Chociaż przed snem też coś przeglądam, więc na przykład rozumiem, że to, co zrobię o 23, może być wykorzystane przeciwko mnie nad ranem. Albo dla twojego dobra. Czyli jak będę sprawdzał pogodę, to ktoś pomyśli sobie, dobra, to pokażmy mu, że w tym i w tym miejscu świata jest prognoza pogody lepsza i przy okazji sprzedajmy mu bilety lotnicze w to miejsce, tak? Pewnie. I wiesz, jeżeli te bilety lotnicze kupiłeś na koniec dnia, to znaczy, że była to dla ciebie oferta interesująca. Więc myślę, że nie na... Żeby nie podchodzić tylko jak do nie demonizujmy. Ja spędzam dużą część swojego życia mówiąc o potencjalnych problemach związanych z tymi technologiami, więc nie trzeba mnie przekonywać do tego, że one są problematyczne, ale też nie powinniśmy ich demonizować, dlatego że one powodują, że nasze życie jest lepsze, łatwiejsze. Oszczędzamy czas. Mamy lepsze interakcje z innymi ludźmi, mamy dostęp do technologii, które znacznie ułatwiają nasze życie i szczególnie ludzi, którzy są albo zabiegani, albo nie są zbyt bogaci. Często wydaje się ludziom, że te nowe technologie to one głównie usprawniają życie ludziom już uprzywilejowanym. Zupełnie odwrotnie. Jeżeli jesteś osobą już uprzywilejowaną, to ty nie musisz mieć bankowości internetowej, bo na pewno masz asystenta, żeby tą bankowością dla ciebie się zająć. Jeżeli jesteś osobą uprzywilejowaną, to nie musisz mieć lekarza, który będzie korzystał z jakichś zasobów internetowych, albo być może nawet lekarza w swoim smartfonie. Mamy teraz te nowe aplikacje, które mogą nawet diagnozować choroby na podstawie zdjęcia, czy głosu i tak dalej. Ludzie uprzywilejowani nie potrzebują tego, bo nie są mogą pójść do prawdziwego lekarza. A ludzie w krajach biedniejszych, rozwijających się, ludzie, którzy nie są bardzo bogaci, dla nich nowe technologie są niesamowitą zmianą i usprawnieniem. To porozmawiamy jeszcze o tym, jak to wyglądało przy okazji amerykańskich wyborów między dużymi miastami, a między, nie wiem, powiedzmy tymi redneckimi stanami, gdzie byli wyborcy Trumpa. Do ludzi, którzy są, nie wiem, biedniejsi, mniej obyci z technologiami, ta komunikacja też jest w stanie trafić? Pewnie. Internet, jedną z wielu zalet internetu jest to, że on wyrównuje szanse społeczne. I mówi się ostatnio dużo na przykład o tym, jak to cała polityka na całym świecie, jak to wahadło, to pendulum teraz się odchyla w prawą stronę z powrotem. Wydaje mi się, że to jest zupełnie nie jest to prawdą. Myślę, że co się dzieje, to jest to, że ludzie, którzy dotychczas byli wyłączeni z procesu politycznego, mieszkali w małych miastach, w wioskach,
nie mieli może takiego wspaniałego wykształcenia, nie mieli, nie byli może bardzo bogaci i oni nie brali udziału w dialogu politycznym. I co, i oni teraz dołączyli hurtem, a akurat się okazało, że mają prawicowe poglądy? Dzięki Twitterowi i Facebookowi właśnie ci ludzie się dołączyli, a jest to faktem, że ludzie, którzy mieszkają w mniejszych miejscowościach, mają poglądy zwykle bardziej konserwatywne. Albo skrajnie prawicowe. Bo dzisiaj, zobacz, my za chwilę jedziemy z programem Onet on Tour do Szwecji. Rozmawiam z Polakami, którzy tam już są, przygotowuję się na program i oni mówią, za chwilę u nas są wybory i skrajna prawica się rozsiądzie w parlamencie. W Niemczech skrajna prawica po raz pierwszy od wojny rozsiadła się w parlamencie. I zastanawiam się, na ile, bo na przykład w Polsce też była taka narracja po wyborach, że PiS świetnie ogarnia tą część. Jak ja widzę profile właśnie konserwatywne, albo prawicowe, albo korwinowe na przykład, już nawet nie wiem, jak go określić, to są ludzie bardzo zaangażowani, bardzo świadomi tej swojej prawicowości, konserwatywności, jednocześnie bardzo karni i dzięki temu ich newsy nie są się mocniej niż newsy liberalne. Myślę, że to nie jest tak, że prawica ma jakiś specjalny talent do używania internetu w swoich działaniach. Wręcz odwrotnie, uważam, że to liberałowie nie tylko byli pionierami w tej kwestii, ale także opanowali tą sferę dużo lepiej. Ale może byli pierwsi, natomiast teraz przegrywają. Przegrywają, ale to nie przegrywają technologią, wydaje mi się. Przegrywają tym brakiem interesujących wiadomości, treści. Ale to jest tak, że tylko emocja cię poniesie? Wręcz odwrotnie. Posłuchaj, jeżeli możesz zrobić tylko jeden spot reklamowy i chcesz go całemu światu obwieścić tradycyjnymi metodami marketingowymi, telewizją, radiem. Czekasz na finał NFL. Czekasz na finał NFL i masz jedną wiadomość, bo masz ten spot, który zobaczy bardzo duża ilość ludzi. Jeżeli rozmawiasz z ludźmi jeden na jeden, to nie ma sensu pokazywać im jeden na jeden tego samego spotu. Wtedy właśnie chcesz z nim porozmawiać o prawdziwych problemach. I co się okazuje, że kolejną zaletą mikrotargetingu jest to, że zarówno wyborcy, jak i politycy, zamiast tego gadać o emocjach i o wielkich hasłach, zaczynają mówić o małych problemach, które dotyczą zwykłych ludzi. I poczekaj, teraz do tej pory nie wiedzieli, co w głowach tych ludzi siedzi, a dzięki ich śladom, które ci ludzie zostawiają, oni mają więcej danych, więc mogą ruszyć do nich z konkretnym komunikatem i nagle się okazuje, że taki polityk dla pana Mariana z, nie wiem, Piaseczna ma zupełnie inny przekaz niż dla pani Anny z Warszawy? Dokładnie tak. I nie będzie to, nie musi to być przekaz sprzeczny, bo oczywiście możesz mieć polityków nieuczciwych, którzy wykorzystają tę technologię, żeby opowiedzieć im sprzeczne historie. Ale w większości przypadków pan Marian i pani Maria są zainteresowani innymi rzeczami i politycy powinni to uszanować i rozmawiać z nimi o tych rzeczach. Myślę, że wielkim błędem lewicy, liberałów było to i jest nadal, że oni ignorują dużą część elektoratu. Nie chcą nawet rozmawiać z ludźmi właśnie z mniejszych miejscowości. I to nie jest tak, że człowiek mówiąc, że jedynym sposobem, żeby człowiek zagłosował na Donalda Trumpa, to jest to, że ten człowiek musiał być zmanipulowany. Myślę, że to jest bardzo nieuczciwe i niegrzeczne nawet podejście. Czyli że było jakby wykorzystanie tych technologii było dolaniem do tej i tak rozkręconej machiny, tak? Jakiejś tam mocy. Nie, wydaje mi się, że liberałowie zakładają, czy lewica w Stanach, na przykład demokraci w Stanach zakładają, że wyborcy Trumpa zostali oszukani, że zostali zmanipulowani. Wydaje mi się, że to takie trochę paternalistyczne podejście, bo zamiast obrażać tych wyborców Donalda Trumpa i mówić im, że oni są zmanipulowani albo głupi, że na niego zagłosowali, powinni politycy porozmawiać z tymi wyborcami i przedstawić im swoją wizję świata i wydarzeń. I gdyby oni chcieli taką rozmowę mieć i użyli nowych technologii, żeby się z tymi wyborcami porozumieć, być może Trumpa by nie było teraz w Stanach Zjednoczonych. I naprawdę jesteśmy w stanie, jak słyszę, oceniać ludzi, czy budować ich takie bardzo wiarygodne profile na podstawie liczby opinii, które im ktoś na przykład w sieci pod ich treściami zostawia. Szczególnie, że dzisiaj to już nie jest tylko like or dislike, tylko tych emocji jest ileś. Na podstawie jednej, drugiej, trzeciej, czwartej buźki jesteśmy w stanie narysować wiarygodny profil człowieka? Pewnie. Najlepszym przykładem tego jest eBay, czy jego polski odpowiednik. Co jest odpowiednikiem eBay w Polsce? Allegro. Zobacz, na początku ludzie się bardzo bawiali, że to jest handel w internecie i na pewno będziemy oszukiwani cały czas. I co więcej, także sprzedawcy byli bardzo niezadowoleni z tego, że każdy kupujący może im zostawić ocenę. Sprzedawca mówił, a co gdy będzie kupujący nieuczciwy i będzie mnie tutaj prześladował w internecie?
Okazało się, że po kilku latach widzimy wyraźnie, że handel internetowy działa znakomicie. Chyba Amazon dzisiaj na niezwykłą skalę rozpracowuje to, czego ci tak naprawdę w lodówce brakuje i dzięki temu ten czas twój poświęcony na codzienne zakupy się skraca. Może być tak, że będziemy patrzyli w przeszłość, kiedyś zastanawiali się, co to w ogóle było, że trzeba było chodzić do sklepu, bo teraz sklep do ciebie przyjeżdża automatycznie. No w Stanach, jak widzę na niektórych zdjęciach, to wygląda jak cmentarze centrów handlowych, że tam właściwie już nie ma ludzi. Nie ma ludzi. Zdarzyło mi się tak, jest to nie tylko tańsza rzecz kupować rzeczy w internecie, wydaje mi się, że jest to dużo bardziej ekologiczna rzecz, bo zamiast jechać swoim samochodem do supermarketu i wiesz, przewozić w nim kilka towarów potem, to po prostu jedzie ciężarówka wyładowana towarami po brzegi, więc jest to dużo szybsze także. Zdarzyło mi się ostatnio zamówić coś na Amazonie i dostałem to po 4 godzinach. Dronem czy człowiekiem? Człowiekiem. Ale? Myślę, że po prostu co Amazon się chwali, że co oni robią, że mają te swoje modele, które przewidują, co ludzie chcą kupić. I teraz na poziomie jednostki te przewidywania nie będą bardzo dokładne, ale na poziomie dzielnicy całej, jeżeli oni przewidzą, że w danej dzielnicy ludzie mają 0,5% szansy, żeby dzisiaj kupić ogórki, to jak załadują tych ogórków odpowiednio dużo do ciężarówki, to potem się okaże, że w ciągu dnia będą mieli wystarczająco dużo zamówień, żeby je wszystkie sprzedać. Kurczę. To jest groźne, czy to jest fajne? To jest. Wszystko. Wiesz, myślę, że... Z perspektywy naukowca to pewnie ciekawe. Z perspektywy naukowca jest to zarówno ciekawe, jak i oczywiście trochę kłopotliwe, dlatego że wiesz, dzisiaj komputery zastępują kierowców, a jutro komputery zastąpią naukowców i nauczycieli, więc... A jednocześnie zobacz, Michał, mówi się o tym świecie, że on potrzebuje personalizacji, że on potrzebuje budowania relacji, że dzisiaj wszystko, co chcesz sprzedać, już nie załatwisz tego billboardem dużym na mieście, nie tylko, ale że musisz zbudować z kimś relację, żeby on był wierniejszy tobie, żebyś mógł być może więcej mu sprzedać, żebyś go mniej marketingowo, powiem to słowo, choć pewnie ono jest złe, oszukiwał w jakiś sposób, prawda? Ale maszyna z maszyną jaką relację zbuduje? No, maszyna z człowiekiem. No. Maszyna z człowiekiem, myślę, że zbuduje dobrą relację, już buduje dobrą relację. Marketingu rola na przykład, wydaje mi się, powoli się kończy. Zobacz, mamy te wszystkie systemy rekomendacyjne w internecie, kiedy zamiast wierzyć reklamie, możemy zobaczyć, jakie opinie o danym produkcie miało setki czy tysiące innych użytkowników. Co więcej, nie musimy teraz się już opierać tylko na marce, żeby dowiedzieć się, jak solidny jest dany. Czyli, że jej narrację ma konkurentów w sumie, tak? Bo teraz klienci marki prowadzą swoją własną narrację o niej. I teraz sama marka, okej, może myśleć o sobie najlepiej jak chce i opowiadać, że jest najlepsza, ale cały czas po drugiej stronie wreszcie ma mocną weryfikację tego, tak? Dokładnie tak. I myślę, że jest to z wielką korzyścią dla konsumenta. Płacimy, i jest na to wiele dowodów, płacimy dużo mniej za produkty, które są dużo lepsze, dostarczane do nas dużo szybciej. Mamy niesamowicie wielki wybór. Kiedyś w sklepach wybór był dużo mniejszy niż teraz, na przykład w systemie Amazon. Czyli myślę, że na koniec dnia jesteśmy tutaj bardzo uprzywilejowani. Bardzo ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Rzadko, znaczy nie mielibyśmy okazji, ale Michał jest gościem specjalnym dzisiaj na Blog Forum w Gdańsku, świeżo po wyprawie ze Stanów Zjednoczonych, więc mieliśmy okazję i bardzo ci za to dziękuję. Zobacz, jak to fajnie wygląda. Jest to legenda legend po prostu. Mamy pięknie okazję to sobie mój, dzisiaj w sobotę poplotkować. Mój pierwszy raz tutaj po wybudowaniu, to recesu. Podobno wbudowano dopiero 3 lata. Wiesz, jaka była kłótnia, wiesz, bo to ludziom się nie podobało, że brązowe, że porodzewiałe i tak dalej. Nie myśleli, że dzisiaj no taki jest trend, ale fajnie się to wpisuje. Mam wrażenie. Super, wygląda pięknie. Dobrego dnia w Polsce i powodzenia na scenie dzisiaj. Wszystkiego Dzięki. Dobrego, Michał. Miłego Dziękuję dnia. Bardzo. Michał Kosiński, Uniwersytet Stanforda w Oned Rano, wydaniu specjalnym dla Blog Forum Gdańsk. Do zobaczenia.